proszę Państwa, no ja jestem lekarzem okulistą. Chciałam Państwu powiedzieć parę informacji na temat chorób narządu wzroku, a spośród chorób narządu wzroku, które najczęściej zdarzają się, no szczególnie właśnie u pacjentów w wieku po 55 roku życia, to jest zaćma, jaskra i zwyrodnienie plamki związane z wiekiem, czyli tak zwane AMD w skrócie. Najczęstszą z tych chorób i chyba najpopularniejszą jest zaćma i od tego tematu chciałam zacząć. W zależności od tego, kiedy zaćma powstaje, dzielimy ją na wrodzoną, dziecięcą, młodzieńczą, przedstarczą lub starczą. Natomiast według przyczyn jest to zaćma starcza związana z procesami starzenia się, ale również może być zaćma związana z urazem gałki ocznej, albo zaćma metaboliczna w przebiegu różnych schorzeń, które wiążą się z zaburzeniami metabolizmu, zaćma toksyczna, zaćma wikłająca inne choroby oczu, albo zaćma wrodzona. W zależności od tego, gdzie ona się umiejscawia, gdzie to zmętnienie jest najbardziej wyrażone, dzielimy zaćmę na podtorebkową, na zaćmę jądrową, zaćmę korową, albo postacie mieszane, najczęściej postacie mieszane. Różnica jest tego typu, proszę Państwa, że jeśli najczęstsze zaćmy jądrowe i korowe. Jeśli u pacjenta rozwija się zaćma jądrowa, to znaczy najbardziej nieprzezierne jest centrum soczewki. Przy ostrym oświetleniu pacjent traci widzenie, pacjent widzi bardzo źle. Kiedy jest w pomieszczeniu ciemnym, kiedy źrenica się rozszerza i obwodem soczewka może przepuścić światło, porusza się zupełnie swobodnie i uważa, że widzi dobrze. Natomiast zaćma korowa właśnie postępuje od obwodu, więc taki pacjent dobrze widzi przy wąskiej źrenicy, natomiast źle się porusza w ciemności, w widzeniu zmierzchowym, w małej ilości światła, widzenie staje się bardzo upośledzone. Proszę Państwa, no właśnie musimy jeszcze wiedzieć, że istnieją również zaćmy urazowe. Te zaćmy urazowe są związane albo z urazem przebijającym, czyli kiedy ściana gałki ocznej została przerwana, kiedy płyn dostał się do wnętrza gałki ocznej, wtedy no, bardzo szybko postąpi zmętnienie soczewki. To się zdarza często u bardzo młodych osób, czy nawet u dzieci. Natomiast każde uderzenie w oko, takie uderzenie tępe, uderzenie przypadkowe, uderzenie okolicą oczodołową, na przykład o wystającą gałąź, też może skutkować zaćmą. Też tak się zdarza, że przychodzą pacjenci, no powiedzmy 40-letni, u których nie chorujący na cukrzycę, nie mający innych jakichś obciążających czynników, natomiast w jednym oku rozwija się zaćma. I pacjenci rzeczywiście wtedy kojarzą, że kilka miesięcy wcześniej uderzyli się o wystającą na przykład gałąź czy jakiś tam przedmiot inny okolicą oczodołu. Nie spowodowało to rozcięcia ani gałki ocznej, ani skóry, natomiast stopniowo postępowało mętnienie soczewki. No, każde zranienie gałki ocznej będzie skutkowało zaćmą. Po porażeniu prądem elektrycznym lub piorunem mętnieje soczewka. Promieniowanie, każde promieniowanie skutkuje zaćmą. Proszę Państwa, to, że zaćmy jest więcej, wiążemy z wszechogarniającym nas promieniowaniem. Obecność wszelkich urządzeń elektronicznych, kuchenek mikrofalowych skutkuje częstszym mętnieniem soczewki. Najczęściej na zaćmę zapadają właśnie osoby w wieku 50-60 lat chorujące na cukrzycę od lat tam kilkunastu. Ale to ta zaćma jest właściwie tak do naprawy. Proszę Państwa, natomiast również są środki chemiczne, leki, które powodują szybsze mętnienie soczewki. Takimi preparatami są przede wszystkim sterydy. Sterydy podawane i miejscowo, i ogólnie. Miejscowo to znaczy, jeśli pacjent na przykład przewlekle choruje na jakieś stany zapalne gałki ocznej, dostaje w kroplach w maści sterydy, jest prawdopodobne, że rozwinie się zaćma. Nie czekamy, aż soczewka zmętnieje do stopnia dojrzałej zaćmy. Właściwie zasada powinna być taka, że operujemy wtedy, kiedy pacjentowi zaczyna to przeszkadzać. Nie ma zabiegu chirurgicznego, w którym jest 100% sukcesu, 100% bez powikłań. Te powikłania rzeczywiście są w tej chwili bardzo rzadkie i jest to bardzo bezpieczny zabieg, no ale jednak jest to zabieg chirurgiczny. Jednak jest to stres dla pacjenta też. Myślę tutaj o osobach już bardzo leciwych.
czy każdą osobę, która ma lat tam... No już stulatki też były operowane u nas, proszę Państwa. Osoby, które miały 100 lat. Ja miałam pacjentkę, która miała skończone 100 lat i nie wiem, 6 czy 8 miesięcy i przyszła właśnie, no przyszła z obłoczną zaćmą i pani, no, pani nie wychodziła z domu, krzątała się po mieszkaniu, ale była w miarę samodzielna. Zdecydowała się, była zoperowana, ale zdziwiłam się bardzo, jak po pół roku przyszła do mnie i powiedziała, że chce mieć drugie oko operowane. I rzeczywiście to drugie oko było też zoperowane, tak. Natomiast proszę Państwa, no, z czym się wiążą często niepowodzenia po operacji zaćmy? No, często się wiążą z tym, pacjent oczekuje świetnego widzenia, a oprócz tego, że zmętniała mu soczewka, ma uszkodzony nerw wzrokowy albo ma zwyrodnienie plamki. Te najczęstsze przyczyny utraty widzenia właśnie w wieku starszym. Proszę Państwa, no tak, no przygotowanie do operacji zaćmy to jest rozszerzenie źrenicy, sprawdzenie ciśnienia wewnątrzgałkowego i proszę Państwa, w tej chwili całe znieczulenie to są krople i żel znieczulający na powierzchni gałki ocznej. Proszę Państwa, to jest kwestia no tam jakichś może 10 lat, kiedy może 8 nawet, kiedy znieczulamy jedynie żelem albo kroplami. Natomiast pacjenci najbardziej, najgorzej wspominali te zastrzyki, właśnie ostrzykiwanie gałki ocznej przed operacją. To było z całego zabiegu najgorsze, najbardziej nieprzyjemne, najbardziej bolesne i takie właśnie największa trauma. W tej chwili się od tego zdecydowanie odeszło. Pacjenci mają nakładany żel lignokainowy, po prostu normalne znieczulenie na powierzchni gałki ocznej kilkanaście minut przed zabiegiem i to jest całe znieczulenie i nie boli. U wszystkich osób, których nie trzeba znieczulenia, operuje się jedno oko. U osoby, która wymaga znieczulenia ogólnego, często się decydujemy na operację obydwu oczu naraz, no po prostu, żeby uniknąć drugiego znieczulania, tak? Natomiast, proszę Państwa, jeśli to jest no, mocno starsza osoba, taka trochę zagubiona, trochę z trudnym kontaktem, najczęściej udaje się ją przekonać, żeby te 10 minut leżała spokojnie na stole operacyjnym. I nawet rodzina mówi, nie, to ona będzie wstawała, ona będzie... Jakoś się możemy dogadać. Znaczy tak, świeci mocne światło w oko. Więc ten pacjent tak troszkę nie wie, co się dzieje. Znaczy nie widzi tych narzędzi nad swoim okiem. Naprawdę dobrze to znoszą pacjenci. Plamka to jest obszar na siatkówce. To jest też, proszę Państwa, no chciałam, żebyście Państwo wszyscy mieli tą świadomość, bo pacjenci często mówią, ja mam plamkę. No wszyscy mamy plamkę. Plamka to jest obszar na siatkówce. Miejsce wielkości no średnicy około 2 mm w centrum siatkówki, gdzie znajduje się najwięcej receptorów, gdzie mamy najlepszą ostrość wzroku. Niestety cała siatkówka nie jest tak wyposażona w receptory światłoczułe, jak właśnie ten centralny obszar. To jest bardzo niewielki obszar w stosunku do całej powierzchni, tylko on jedyny umożliwia nam pełne widzenie i precyzyjne widzenie z bliska. Pełne widzenie na odległość i precyzyjne widzenie z bliska. Taka praca precyzyjna, czytanie drobnego druku, możliwa jest tylko przy odbiorze plamką, przy odbiorze receptorami, które znajdują się w plamce. 30 milionów osób na całym świecie, w Polsce około 1,2 miliona, 5 milionów nowych przypadków choroby na świecie. To jest bardzo dużo, bo problem jest naprawdę globalny, problem jest nierozwiązany jeszcze i utrudniający bardzo opiekę nad starszymi osobami i komfort życia tych starszych osób. Tak się, proszę Państwa, też kiedyś mówiło, że milionerzy amerykańscy, którzy mają wszystko zapewnione, którzy mają powymieniane stawy, rozruszniki, stenty jakieś, wszystko można zrobić, nie można wyleczyć plamki. Plamka ulega degeneracji i tracą widzenie. I byliby sprawni, głowa pracuje, nogi pracują, a nie widzą. Więc no jest to niestety bardzo, bardzo przykra choroba. Proszę Państwa, właściwie nie ma dokładnie czynnika, który to powoduje. Tych czynników jest wiele, wymienia się wiek, płeć, rasę. Biała rasa ma więcej zwyrodnienia plamki. Kobiety mają więcej, u kobiet częściej występuje zwyrodnienie plamki. No w ten wiek właśnie, po 55 roku życia. I uwarunkowania genetyczne. Mówi się, że w rodzinie, w której występowało zwyrodnienie plamki, o 20-krotnie rośnie ryzyko rozwinięcia się u potomków. Ci pacjenci muszą wiedzieć, że oni nie oślepną, że nigdy nie będzie tak, że oni nie będą odróżniali dnia od nocy, że oni
nie będą w stanie się tam jakoś poruszać właśnie we własnym mieszkaniu, tak jak może być przy zaniku nerwu wzrokowego. Natomiast nie są w stanie czytać, nie są w stanie rozmawiają z kimś przed sobą, nie widzą jego twarzy, bo centralnie mają plamę, ciemną plamę centralnie, obwodem widzą, ale na obwodzie te receptory są mniej wartościowe i nawet ustawianie głowy, szukanie takiego miejsca, które daje lepsze widzenie, no nie daje do końca rezultatu umożliwienia właśnie czytania. Zanik włókien nerwowych będzie się objawiał przede wszystkim utratą pola widzenia. To będą takie początkowo mroczki polu widzenia, które też niezauważalne przy patrzeniu obuocznym, przy tak pełnej korekcji, pełnym widzeniu jednym i drugim okiem, jakiś ubytek pola widzenia może być niezauważony. Więc no niestety tutaj bardzo wielu pacjentów jest, nie zgłasza się samych, tylko jest wychwytywanych w czasie badań okulistycznych. Stąd nasza prośba zawsze, że jeśli ktokolwiek jest badany, no najczęściej pacjenci przychodzą po dobór okularów, żeby zmierzyć ciśnienie, obejrzeć dno oka, ocenić nerw wzrokowy, czy nie ma zagrożenia jaskrą. Proszę Państwa, no tak wygląda nerw wzrokowy. Nerw wzrokowy ma swoją wnękę naczyniową, skąd wychodzą naczynia, centralne naczynia siatkówki. Ta wnęka naczyniowa nie powinna być zbyt szeroka. Ona powinna mieć około 1/3 średnicy tarczy. W jaskrze się rozszerza, powoduje poszerzenie wnęki naczyniowej, zagłębienie tej tarczy nerwu wzrokowego i nikną włókna nerwowe. I zobaczcie Państwo, jak wygląda. To są włókna nerwowe od nerwu wzrokowego i pole widzenia. I ubytek taki mroczek włókowaty w polu widzenia. I tak postępują zmiany w polu widzenia. Najpierw mamy małe mroczki, potem one i widzimy w ten sposób, coś nam tam przeszkadza, coś nam ubywa, ale potem się robi coraz więcej ubytku, aż do takiego i ostatecznie zostaje wyspa skroniowa. Najczęściej pacjenci tu nie widzą, tu mają małe pole. Więc jak pokazujemy tablicę, to z tej strony są w stanie przeczytać cokolwiek, natomiast na wprost nie. Proszę Państwa, no jaskra w 99% daje się leczyć, pod warunkiem, że pacjent jest dobrze leczony, no powiedzmy tak. To znaczy pacjent się pilnuje, leczy, stosuje do zaleceń i ma dobrze dobrane leki. Ja nazywam się Wilczyński Michał, jestem adiunktem, pracuję w Klinice Chorób Oczu w Szpitalu Balickiego i zajmuję się na co dzień chirurgią okulistyczną, między innymi chirurgią zaćmy. No, ponieważ dzisiejsze tematy obracają się wokół chorób związanych z wiekiem, a taką chorobą, jedną z najczęstszych jest zaćma, chirurgia zaćmy jest w związku z tym jednym z najczęściej wykonywanych zabiegów okulistycznych w ogóle na świecie. I tak szacuje się, że stanowi no, do 70% wszystkich operacji okulistycznych. Czyli jest to zdecydowanie zabieg wykonywany najczęściej. Nie ma innego skutecznego leczenia zaćmy poza leczeniem chirurgicznym. Są krople, które hamują rozwój zaćmy, ale ich skuteczność jest mocno ograniczona. Na wykładzie tym poprzednim było mówione tam parę słów na temat zaćmy, prawda? Zaćmę należy usunąć w momencie, kiedy zaczyna przeszkadzać w normalnym funkcjonowaniu, kiedy pacjent odczuwa pogorszenie. Samo stwierdzenie niewielkich zmian w badaniu nie jest jeszcze jednoznacznym wskazaniem do operacji, bo może być zaćma korowa, gdzie są niewielkie zmętnienia na obwodzie, które nie dają żadnego pogorszenia widzenia. Natomiast zaćma, która nie jest leczona w odpowiednim momencie, no rozwija się dalej, następuje zmętnienie wszystkich warstw soczewki i taki jest efekt, jak tutaj zaćma staje się biała, dojrzała, wszystkie warstwy są zmętniałe, no a pacjent jest w stanie w tym momencie zobaczyć ruch ręki, poczucie światła, tak niewiele więcej. Pierwsze próby usunięcia zaćmy były już podejmowane w czasach starożytnych. Bardzo długo nie wiedziano w ogóle, że zaćma jest zmętniałą soczewką. To odkrycie zostało dopiero dokonane w roku 1708. Czyli w sumie dosyć późno. W 753 Jacques Daviel
spróbował wykonać operację zaćmy i wpadł na pomysł, że można usunąć zaćmę, wykonując nacięcie rogówki. I to był w sumie bardzo ciekawy jego pomysł. On robił, tak jak to na tym schemacie jest narysowane, robił cięcie w dolnej części rogówki. Tego się tak już teraz nie robi, ale sama idea, żeby dostać się do soczewki przez cięcie rogówki, no, pozostała i jest, to cięcie jest używane do dzisiaj troszkę w innej formie, oczywiście nie takie duże jak wtedy. I również ten kształt noża, jak Państwo zobaczycie, tu jest narysowany taki mały nożyk. Dzisiejsze noże mają identyczny kształt. Są oczywiście ostrzejsze, lepsza stal jakościowo, są precyzyjnie kalibrowane co do szerokości, długości i tak dalej kształtu. Natomiast idea, żeby to wykonywać tego typu i o podobnym kształcie nożem, pozostała do dzisiaj. Pierwszą taką no, bardziej nowoczesną chirurgią zaćmy to była chirurgia, był zabieg zwany ICC, czyli wewnątrztorebkowe usunięcie zaćmy. Ta nazwa jest troszkę myląca, bo oznacza, że soczewka jest usuwana razem z torebką. Dzisiaj usuwamy soczewkę z pozostawieniem torebki po to, żeby do tej torebki wszczepić sztuczną soczewkę. Ponieważ wtedy nie było sztucznych soczewek, no to jedyną możliwością było usunięcie soczewki razem z torebką, no i przepisanie potem pacjentowi okularów, a te okulary przy braku soczewki no, mają moc mniej więcej plus 10 do plus 12 dioptrii, czyli bardzo grube, mocne okulary, ale nie było w tamtych czasach no, innych zupełnie sposobów. Przyszłością będzie na pewno dalszy rozwój soczewek. Myślę, że praca nad soczewkami wieloogniskowymi, bo to jest też obecne na świecie. Myślę, że coraz lepsze urządzenia, które dają coraz lepszą kontrolę nad parametrami, nad przepływem płynu, nad ultradźwiękami, które są w trakcie stosowane, w trakcie zabiegu. Natomiast czy będzie zmniejszenie cięcia? Ja mam wrażenie, że doszliśmy już do takiej granicy, gdzie to dalej nie ma większego sensu, bo różnica między 1,4 a 1,2 na przykład, tak, to jest no, tam 0,6 mm, pół milimetra. Dwumilimetrowe cięcie tak samo szybko się goi. Astygmatyzm tak samo nie powstaje w wyniku cięcia. Ten, który był, to jest. Natomiast chirurgia przez 1,4 jest dużo mniej wygodna dla chirurga. Więc wydaje mi się, że jeżeli chodzi o szerokość cięcia, to już doszliśmy do momentu, gdzie to tak prawdopodobnie zostanie. Natomiast teraz dalszy rozwój będzie dotyczył narzędzi, aparatury i soczewek. Panie profesorze, i rano przychodzimy i wychodzimy po południu? Nie. Do tego się dąży, ale to nie jest takie proste. Zakładając, że pacjent wcześniej był zbadany, przygotowany, wszystkie obliczenia były soczewki, soczewka jest, tak, bo nie zawsze jest, są czasami jakieś nietypowe wartości, gdzie trzeba zamawiać dla pacjenta i czekamy, prawda? Też się zdarza, ale zakładając, że wszystko jest przygotowane, zwykle jest tak, wersja pierwsza, że pacjent przychodzi rano i wychodzi po południu tego samego dnia. Wersja druga, częściej obecna w prywatnych ośrodkach, że przychodzi koło południa i wychodzi wieczorem tego samego dnia. I wersja trzecia, osoby, które są spoza Łodzi albo mają zabieg trochę bardziej skomplikowany, oczy po urazach, oczy po jakichś stanach zapalnych, podwichnięcia soczewki, gdzie wiemy, że różne rzeczy się mogą dziać, planujemy, że pacjenci zostają. No standardowy zabieg nie wymaga zostania na noc i większość pacjentów teraz jest w trybie jednodniowym. Nie wszędzie, nie wszyscy, ale taki jest kierunek tych zmian, tak? Żeby to było tak jak wszędzie na świecie. Wszędzie na świecie jest to w trybie jednodniowym. Oko jako układ optyczny ma pewne elementy, które są istotne dla załamywania światła i to jest od przodu oka zaczynając rogówka, potem jest komora przednia wypełniona płynem, potem jest soczewka właśnie i ciało szkliste. Najważniejsza z tego jest rogówka. Krzywizna rogówki w 2/3 określa wadę wzroku i w ogóle moc optyczną oka, a w 1/3 soczewka. Żadnego znaczenia specjalnego nie ma komora przednia i niewielkie znaczenie ma ciało szkliste. I teraz akomodacja. Polega na dostosowywaniu się ostrości widzianego obrazu, tak, w miarę odległości, odpowiednio do odległości. Co wynika ze zmiennego napięcia mięśnia rzęskowego, co z kolei powoduje pogrubienie się lub ścieńczenie soczewki. Najczęściej jest tak, że u młodych osób
akomodacja, która przesuwa ognisko do przodu, może napięcie, ciągłe napięcie akomodacji u młodych osób, bo jeszcze akomodacja jest wtedy bardzo silna, może skorygować taką nadwzroczność. Mówimy wtedy, że jest to nadwzroczność ukryta. W jakimś momencie akomodacja staje się na tyle słaba, że to oko nie jest w stanie kompensować tej nadwzroczności i mówimy wtedy, że nadwzroczność przechodzi z ukrytej w jawną. Czyli jeśli na przykład u kogoś okazuje się, że ma wadę plus 2, to ona nie powstała w momencie, w którym została rozpoznana, tylko ona była dużo wcześniej, tylko silna akomodacja była w stanie skompensować tą wadę. I to dotyczy tylko nadwzroczności. Nadwzroczność korygujemy przez danie soczewki skupiającej, tak, czyli musimy wzmocnić ten układ optyczny, co przesuwa ognisko zza siatkówki na siatkówkę. Teraz druga wada to jest krótkowzroczność. Polega na tym, że światło, promienie biegnące równolegle nie są skupiane na siatkówce, tylko przed siatkówką. Czyli jest zbyt mocny układ optyczny. No i teraz przyczyną jest albo zbyt długie oko, i to jest osiowa krótkowzroczność, albo zbyt wypukła rogówka, to jest krzywiznowa, ewentualnie może być refrakcyjna, czyli może wzrosnąć współczynnik załamania światła, na przykład soczewki, co ma miejsce u osób chorych na cukrzycę. I objawami krótkowzroczności będzie dobre widzenie z bliska, ale złe widzenie nadal. I mrużenie oczu, co zmniejsza nam jakby, symuluje nam przesłony. Jeśli oko ropieje, takiego oka nie wolno zasłaniać, nie wolno zaklejać, nie wolno tam zaklajstrować, tylko ta ropa ma, żeby go nie gromadzić, tej ropy w worku spojówkowym, tak? Żeby nie było tak, że całe zasłonimy, bo nawet właśnie dziecko narzeka, że to oko tam przeszkadza, no to zrobimy opatrunek. No nie wolno, żeby ta ropa nie może tam zalegać. Jakby nie zalegała, może spowodować zapalenie rogówki. Proszę Państwa, no jest taka paskudna forma zapalenia spojówki i rogówki wywołana przez wirusy i to są wirusy, które powodują również zapalenie oskrzeli górnych dróg oddechowych. To są adenowirusy typu 8-19. Zapalenie epidemiczne, zapalenie, które bardzo się roznosi. No, nie było epidemii w ostatnich może latach nawet, ale bywają takie, że chorują, że mnóstwo ludzi choruje, chorują całe regiony okulistyczne, bo przez poradnie, przez izby przyjęć to się przenosi. Zapalenie, które trwa bardzo długo, powoduje najpierw tam wydzielinę ropną czy śluzową, potem ta wydzielina ze spojówek ustępuje, natomiast pojawia się na rogówce, pojawiają się takie nacieki jak muchomor. Rogówka wygląda z białymi takimi nakrapianiami i pacjent ma gorsze widzenie. To jest skrzydlik. Nie wiem, czy Państwo wiecie, co to jest. To jest właśnie narastający skrzydlik. Skrzydlik to jest taki, to jest wyrodnienie spojówki, fałd spojówki, który narasta na powierzchni gałki ocznej, na powierzchni rogówki. Jeśli narasta tylko od brzegu, no to kosmetycznie troszkę to wygląda gorzej. Jeśli narasta do źrenicy, to wtedy wtedy traci się widzenie, więc musi być odpreparowany, wycięty zabieg chirurgiczny. Więc mamy tutaj obrazek właśnie gruczołu łzowego. Ten gruczoł łzowy produkuje łzy, opływają do kąta wewnętrznego. Potem mamy punkty łzowe górny i dolny. I z tego punktu łzowego przez kanalik łzowy łzy dopływają do przewodu nosowego i potem do nosa. Tak? I nosem, jak płaczemy dużo, to nam kapie z nosa. Dlatego. Natomiast z gruczołem łzowym bardzo rzadko jest jakiś kłopot. Kłopoty bywają z woreczkiem łzowym, który się znajduje tutaj. I dlatego właśnie tu się znajduje woreczek łzowy. I tutaj bywają stany zapalne i tu bywa zatykanie też. I czasami jakiś stan zapalny, który powoduje wzrosty, skutkuje potem stałym łzawieniem, bo te łzy nie są zbierane, tylko kanalik jest niedrożny, więc nie są zbierane łzy, spływają po policzku. Mrugamy średnio co 10 sekund, każde mrugnięcie trwa około 1/3 sekundy. W ciągu 12-godzinnego dnia mrugamy przez 25 minut w ciągu 12 godzin. No i skład tych łez jest to sól fizjologiczny, ale jest również białka lizozym jako substancja odkażająca. To też, proszę Państwa, zawsze mówię studentom, że
o wyjmowaniu ciał obcych, że proszę się nie bać rękami dotknąć oczu, bo łzy zdezynfekują. Jeśli tam trzeba odwinąć powiekę, no zawsze staram się studentów też uczyć odwijania powiek, bo to się może przydać w różnych sytuacjach, więc no niekoniecznie w rękawiczkach, jak ich nie mamy, bo nie zrobimy krzywdy dotykając opuszką palca, bo w łzach są środki odkażające. Zobaczcie Państwo, jak postępuje zaćma. Zobaczcie, patrzcie na soczewkę, która nam się zmienia. Zmienia się soczewkę. Obraz się zrobił szary, tak? Pacjent niby widzi wszystko, ale widzi szaro, po czym przestaje widzieć. Soczewka jest nieprzejrzysta i pacjent ma no znacznie mniejszą rozpoznawalność, tak? Znacznie już tutaj nie może jeździć samochodem, już nie poznaje na drugiej stronie ulicy ludzi, już okulary nie pomagają, bo mamy w środku zmętnienie, więc niestety, żeby nie wiem, jaką tam soczewkę postawić przed okiem, to pacjent nie zobaczy. Zobaczcie Państwo teraz, jak tracą osoby z jaskrą widzenie. No, zaczyna mieć jaskrę. Tutaj ta wnęka naczyniowa nam się poszerza i pacjent ma pierwsze mroczki w polu widzenia. Wnęka naczyniowa coraz większa, mroczek coraz większy. Wnęka naczyniowa się rozszerza, mroczek się pojawił od dołu i pacjent ma jaskrę dokonaną. Ma lunetowate pole widzenia, może na wprost widzieć dobrze, natomiast obija się o sprzęt przechodząc w nieznanym miejscu. No i to jest niestety nieodwracalne. Jaskra i utrata nerwu wzrokowego jest no nieodwracalna. Jesteśmy na pierwszych zajęciach z programu UMED Edukuje. Program rozpoczął się wykładem inauguracyjnym, na którym dowiedzieliśmy się o całokształcie tego programu, będzie trwał 3 lata. Dzisiaj były pierwsze zajęcia, były pierwsze ćwiczenia. Był niezwykle ciekawy temat na temat chorób związanych z oczami w wieku starszego, ale również i występujących chorób w innym wieku. Potem były ćwiczenia przy komputerze. Profesor bardzo dokładnie opisywał wszelkie choroby oczu i operacje z tym związane. Niezwykle ciekawe spotkania. Dziękuję bardzo. No, wykład był bardzo specjalistyczny, anatomiczny bym powiedziała. No, ogólnie coś tam wiemy o tych oczach, coś tam się dzieje, ale no, było to wyczerpujące i plastyczne, bym powiedział. Program, który dzisiaj zaczęliśmy, zapowiada się fantastycznie. Są bardzo ciekawie zorganizowane wykłady. Wykładowcy mają bardzo dużą wiedzę, którą nam potrafią przekazać. Organizacja pracy jest bardzo dobra. I prawdę powiedziawszy, to chyba bardzo warto przychodzić na takie zajęcia, ponieważ one bardzo dużo nam, osobom w wieku senioralnym, dużo mogą dać informacji, przekazać. No w ogóle myślę, że chyba warto jest troszeczkę czasu poświęcić po to, żeby zdobyć trochę więcej wiedzy, tym bardziej, że jest ona przekazana, tak jak już mówiłam, przez osoby, które to potrafią zrobić i mają niesamowitą wielką wiedzę, którą nam chcą przekazać. Dziękuję. Na dzisiejszych warsztatach omawialiśmy kilka tematów cieszących się szerokim zainteresowaniem. Były to głównie historia chirurgii zaćmy i tutaj rzeczywiście Państwo, którzy uczestniczyli w warsztatach, mieli dużo pytań, byli bardzo zainteresowani. Omówiliśmy również aspekty dotyczące wad wzroku i ich korekcji. Myślę, że tego typu wykłady i warsztaty, ponieważ cieszą się tutaj szerokim zainteresowaniem i jest dużo pytań, osoby uczestniczące, widać, że mam nadzieję, były zadowolone z uczestnictwa w tym projekcie. Uważam, że jest to jak najbardziej potrzebne. Prowadziliśmy wykład i warsztaty dla osób w wieku starszym, dla emerytów, na temat chorób narządu wzroku, głównie chorób, które dotykają pacjentów w wieku starszym, a więc zaćmy, jaskry i zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem.
Uważam, że osoby były bardzo zainteresowane, bardzo zaangażowane, miały bardzo wiele pytań. Myślę, że udało nam się wiele mitów rozwiać, wiele informacji dostarczyć.